Krzysiek, jak wysoka była stawka oferty Wolnym Mieczem, że ją przyjąłeś? Wystarczająca, żebym zgodził się, żeby w ten sposób jeździć tramwajem, chodzić na zakupy, odpowiadać sąsiadom, dzień dobry. Ale często jak ludzie mnie mijają, to słyszę takie bardzo sympatyczne najtańsza metoda antykoncepcji, jaką możesz sobie zastosować. Ale musisz mieć najpierw wyhodowaną brodę przez wiele miesięcy, więc jeżeli ktoś bez brody chciałby ją zastosować, to... Dobra, Krzysiek, mam do Ciebie kilka pytań odnośnie wspaniałego formatu litości, w którym bierzesz udział. W tym momencie, jak rozmawiamy, jest 10 opublikowanych odcinków, każdy jest sukcesem. Żart, który najbardziej pamiętasz, najlepszy, taki, co Ci zapadł w pamięć. To, jak tutaj jakiś biedny człowiek zwierzył się z tego, że jego ojciec miał udar, a on został wegetarianinem i zapytałem... Czyli przeczytałeś książkę i przestałeś jeść mięso. Mój ojciec miał udar. Jak to się łączy, w sensie udar twojego ojca i to, że jesteś weganinem? Przepraszam, bo został warzywem, Jezus. Ja od samego początku wiedziałem, jakie to jest złe. Tak naprawdę mam nadzieję, że wyszedł z tego i jest z nim bardzo... Tak. Jest z nim bardzo dobry. Dlatego na pałę mówi się korzeń, bo to trzeba pasa w dół zakopać. Dajcie też brawa Markowi, że się podzielił taką wesołą historią. Jaki to ma związek? I ty powiedziałeś, zwróciłeś uwagę, że jego stary jest warzywem. Tak, tak nie, było. Jestem bardzo empatyczną osobą i nigdy bym tak nie zrobił. A drugi to wydaje mi się, że jak Łukasz Wolski zwierzył się właśnie z tego, jak teraz wygląda jego życie żywieniowe, odkąd jest w związku małżeńskim. Ja też z tym bardzo koresponduję. Ja w domu już nie jem tego, na co mam ochotę, tylko to, co kupiła moja narzeczona i się kurwa termin kończy. I robię najdziwniejsze kurwa potrawy z wszystkiego, co jest do wyjebania już do śmieci. I dzisiaj jadłem ogórkową z brokułami, kurwa. Co i tak podobno nie jest najdziwniejszym. Mówię, przecież zajebiste. I ja zrobiłem, bo widziałem te brokuły, już były takie wiecie, takie wiotkie już, nie? Ja mówię, do ogórkowej, no żeby tylko zjeść, nie? I kurwa, dzisiaj jesteśmy w sklepie z Olą. I co pierwsze kupuje? Mówi, bierze brokuła. Wie, po chuj brokuła, on mówi, bo nie ma! Też zdarza mi się dojadać resztki i Polakom się spodobało. Ponad 1 200 000 wyświetleń w tym momencie, jak to opowiadam. To ja u mnie na chacie toczę podobną wojnę, bo chodzi o to, że moja żona, jak ona, w sensie jak się coś wyczerpie, jak coś jest po dacie ważności, to ona patrzy, bierze to z lodówki i mówi, aha, nieświeże i odkłada, kurwa, nie? Ja w ten sposób mam fejkową lodówkę, bo zanim sobie wyjdę na zakupy, wiesz, ja otwieram, mówię, dobra, jajka są, wszystko jest, to jest serek mój ulubiony, zajebiście, nie? A potem chcę sobie coś posmarować i mówię, ja pierdolę, nawet robię zielony, nie? A to... Otwierasz serek, a tam robak, zamknij to! Ciarki, żenady. Tyle razy się wstydziłem na scenie, że nic tutaj jeszcze jakoś takiego chyba nie wywołało. On nie wszedł do nagrania, chociaż nie, to nie chcę, jak on nie był na... Dobra, nie chuja, nie chcę mówić, jak... A to powiedz tak poza nagraniem, jaki to był moment? Dyskutowaliśmy o... Czek, nie, to jest za łatwy bait, nie. Wszystko Krzysiek. Super, mam bardzo daleko przesuniętą granicę wstydu. Krzysiek, powiedz, okay. Proszę Cię, wytnę to. Co Ci mam roboty... Obiecuję, że to wytnę. No co, no, dyskutowaliśmy na temat jakby... Dobra, nie mów. Ale czy jest jakaś taka osoba, co byś chciał z nią wystąpić w tym formacie, żeby z nami zrobiła? W litości? Najbardziej, co byś chciał. Tak, Stuart Lee, ale to jest problem, bo on nie mówi po polsku. No to nie wiem, jakiś taki, nie wiem, polski Stuart Lee, nie, Tomasz Kwiatkowski. Z nieżyjących Polaków, Maria Kirill-Skłodowska. Rad czy Polon? Polon, oczywiście. No bo jestem Polakiem i nic, co... Polskie mnie nie napromieniuje. My mieliśmy trochę gości już w tym formacie, tak, nie? To prawda. To z kim ci się najciekawiej tak funkcjonowało? Kto był dla ciebie najciekawszy na scenie? Tak zupełnie szczerze? Wydaje mi się, że Bartosz Zajda, ale to też dlatego, że ja na paru tych odcinkach nie byłem. A czy on miał na imię Bartłomiej? Bartłomiej Zajda, tak. Przepraszam, bardzo, bardzo go lubię i cenię, dlatego mylę jego imię. Bartek, w którym roku ty się urodziłeś? 98. Ja pierdolę. Słyszysz? Słyszysz, jak ich wkurwiłeś? Czyli Zidane strzelał gole w tym samym czasie, co twój tato. Stary, w 98 ja miałem drugą rocznicę pierwszej komunii, naprawdę.
co? A, podobała mi się jego historia o tatuażach. Jest, nie wiem, czy już... chyba jeszcze nie został opublikowany ten odcinek, ale jak tylko będzie, to posłuchajcie wzruszającej, dydaktycznej historii o tatuażach Bartłomieja Zajdy. Jest bardzo ważna. Teraz wyruszamy w wakacyjną trasę. A powiedz mi, na które miasto najbardziej liczysz? Ambicjonalnie najbardziej podchodzę do Trójmiasta, bo to jest tak daleko od Krakowa. Jestem ciekaw, czy nasze historie bawią też tamtych Polaków. Zwiększone stężenie jodu w powietrzu sprawia, że nasze żarty nie wchodzą? To i bliskość Niemiec. Mam wrażenie, że tam jest jakieś takie większe wyczulenie na jakość. Przecież powiedzieć, że jesteś prawdziwym Polakiem, a teraz propsujesz Niemcy, tak? Właśnie. Świata? Obawiam się, jak każdy prawdziwy Polak, obawiam się tego, co do nas przyjdzie od nich. Boisz się, że już nie wrócimy stamtąd. Możliwe. No dobra, czyli będziemy wspólnie w trasie, ja, ty i Łukasz Wolski. Tak będzie. No teraz, jeżeli masz spać z jednym z nas, to z którym? Łukasz Wolski, zdecydowanie. Bo on też jest osobą chrapiącą i ja wtedy nie będę miał wyrzutów sumienia. A gdyby to spanie, to nie był tylko sen, to kto wtedy z nas? W sensie co, rozmowy do późna, to też raczej Łukasz Wolski. A tematy takie bardziej fizyczne? To w ogóle sam. Mam swoją rutynkę i nie za bardzo lubię o niej dyskutować. Typu. Najsmutniejsza, że źle wspominam, że tak szybko się kończy, że tutaj człowiek chciałby zostać z wami, kochani widzowie, bo z nikim się nam tak dobrze nie rozmawia i dla nikogo się nam tak dobrze nie pracuje, jak dla was. A to co, godzina 40, trzeba zmykać i tyle. No dobra, a jedna rzecz, którą miałbyś powiedzieć, tak żeby zachęcić ludzi. Bilet kosztuje 30 zł. To nie ma już komedii prawie w tej cenie. To do Grudziądza trzeba jechać, Kwiatek za tyle występuje. Trzech bardzo sympatycznych facetów, którzy dzielą się z wami bardzo ważnymi przemyśleniami. Co więcej może być niż możliwość obcowania z tego typu osobami? Podjechałem tutaj i jakaś... Bo jest za wcześnie, że ludzie przychodzili. Tak. No ale byłem pod artefaktem. Przyjeżdżałem obok, szukałem miejsca parkingowego i jakiś gość mi macha. Mi się wydaje, że mi nie macha, ale jestem w samochodzie, więc był za mną. Mhm. Nie do mnie. I za chwilę ta dziewczyna mnie patrzy i mi macha, jego dziewczyna. I mam takie, kurwa, czy mi machali? I pojechałem dalej, nic nie reagowałem. Przestawiłem się z takim teraz takim chujem strasznym i oni tak zareagowali, bo wiesz, kojarzą cię skądś. No. Albo co ludzi, których znam i wiesz, jakby nie skojarzyłem ich, nie? A zapnij sobie mikrofon, to będzie lepiej. I dobrze, że akurat to, co było pogrążające mnie, się nie nagrało. Ale zastanawiam się, czy to są ludzie, którzy serio machali do mnie i ja patrząc im w oczy po prostu pojechałem dalej. Czy to ludzie machali komuś innemu? Może to są osoby, z którymi Łukasz nie pamięta, że miał trójkąt. Nie mam takiej sytuacji, nie miałem trójkąta. Co mnie najbardziej rozbawiło? Kurczę, najgorsze jest to, że ja mam taką pamięć, że ja wychodzę i ja nie pamiętam, o czym był odcinek, więc nie mam najlepszego żartu. Podobał mi się vibe obydwóch odcinków w resorcie. Czym ty się, w sensie, czym twoja robota różni się od tego, co tam stomatolog robi? W sensie, jesteś w stanie sama zrobić protezę? No to jak Wolskiemu upierdolimy nogi. Będziesz miał te uda trzonowe po prostu. Gdzie wiesz, takie jak w tym. Złote po prostu albo srebrne, takie wiesz. Korony będziesz miał na uda. No koronka na udo to akurat ty. Byłoby, zęby masz spoko, ale krzywo chodzisz. Wolski, jakbyśmy twojej żonie tak zrobili, to by nie musiała koronkowej bielizny zakładać. No tak. A potem wiesz, budzisz się i tu cię łupię, bo ci wychodzą ósemki. Ale w ogóle, idziesz, a wypadła mi plomba, kurwa. Nie wiem, czy ten drugi, którego jeszcze nie publikowaliśmy, nie był nawet lepszy od tego pierwszego. Najbardziej cringe'owy. A taki, że miałeś ciarki żenady, ale chciałeś jeszcze żyć. Takie, że miałem ciarki żenady i chciałem jeszcze żyć, to mi się daje, że to też nie wejdzie, ale sporo takich momentów mieliśmy, jak byliśmy z Patrosem na scenie i masz takie, że kurde, to powinno rozjebać, a masz takie, ja pierdolę. Ale to też jest kwestia tego, że wiesz, my mamy trochę łatwiej, no bo jesteśmy gdzieś tam razy i jakby więcej razy byliśmy ze sobą na scenie, nie? I to też jest kwestia tego, że może ktoś, kto jest często na scenie, ale jest pierwszy raz z nami, ma takie, kurwa, gdzie my idziemy, nie? A czy ty masz taką osobę, co byś chciał z nią wystąpić w tym formacie? Nie mam jednej najbardziej. Jest dużo ludzi, którzy wydają mi się ciekawi. A jedną osobę wybierz, taką co najbardziej byś chciał. No to za każdym razem jestem z wami, chłopaki, no. Yeah. I co? I teraz mamy cringe'owe, kurwa. Z nieżyjących Polaków. I mały Zbyszko z Bogdańca. No a ja bym zapytał, którędy na Grunwald? Stary żart. I on by mi pokazał palcem. A Jagienka czy Danusia? Ja Danusia, a ty Gienka. Nie, Jagienka miała mocniejszego skilla, ona tłukła udami orzechy. To ja myślę, że dla nawet bez celów matrymonialnych, dla samego tego, żeby zobaczyć taki trik. Stary, a ja chcę zobaczyć, jak ktoś tłucze udami orzechy. No tak, ty z tą fryzurą brodową, to faktycznie do Jagienki byś bardziej pasował. A ja już prawie palnąłem, że z nieżyjących Polaków, że z Kulczykiem, ale on przecież żyje, tylko nie wiadomo, gdzie jest. No. Miał Jan, tak? Ma, przepraszam, tylko, znaczy nie wiem, jak ma teraz, nie, ale miał Jan Kulczyk. Tuba.
Tupak. On razem z Tupakiem nagrywa, tak. Oni mają, razem stworzyli taki duet, nazywają się Czteropak. Dwóch Tupaków. Jak żył, to miał Jan, a teraz ma Paweł II. Tak. A Paweł ma na drugie. Nie chciałbym nikogo, że z kimś było super, a z kimś innym gorzej. Ale nie, to nie chodzi mi o, wiesz, jakość. Najciekawsza rzecz, co się wydarzyła, wiesz, z jakimś gościem, co ją wspominasz najlepiej. Jak byliśmy z Kiciusiem i nagle się okazało, że na sali jest połowa ludzi, którzy go znają. Którzy go znają i... gdzie jest nim na zielonej szkole. Na zielonej szkole, na obozie jakimś. Na obozie żeglarskim. Na obozie żeglarskim Salezjanów, dokładnie. A, bo na zielonej szkole to zajdą byli ludzie. Jezus. Tak, tak. I to jest ciekawe, nie? Że wspominasz jakiś temat i ludzie, którzy nie przyszli ze względu na kogoś, okazuje się, że gdzieś się razem wcześniej, że tam byli. Ja też miałem taką jakąś historię, ciekawą, wydaje mi się, ale to opowiem kiedyś. No dobra, a teraz jedziemy w trasę, między innymi Gdańsk, Warszawa, Śląsk i Wrocław. A i Rzeszów. Na które miasto liczę? Tak. Najbardziej liczę na Radom, że kiedyś wygryzie Warszawę i będzie najważniejszym miastem w województwie. Chciałbyś, żeby Radom był stolicą Polski? Radom? Mhm. W ogóle Radom to mi się nie kojarzy z nazwą miasta, tylko imię takie Radom, że to jest taki, wiesz, taki twardy gość, Radom. On mógłby chodzić z Jagienką, czy nie? Radom i Jagienka, tak ładnie rozmiękcza, nie? Że z Radom, taki wielki, taki drwali, tu ma tak wycięte jeszcze. O mniej więcej tak. Czyli to jest tak zwana fryzura u góry ogniem i mieczem, a na dole Franciszek Józef. Jakbyś miał spać ze mną albo z Kasparkiem, to z kim? Ja bym chciał, żebyście wyspali razem. I ty byś patrzył? Ja bym nagrywał. To będzie w następnym odcinku vloga, zapraszamy. Najciekawsze jest to, że możesz być na wszystkich występach na tarasie i równie dobrze się bawić, i to jest chyba najważniejsze. Ja myślałem, że któryś z was powie: super format, kurwo. Ale przeliczyłem się. Nie wiem, jak my to w ogóle rozwiążemy, bo tam trzeba będzie szukać apartamenty na trzech. Z Alanem i z Lejsonem i z Wolskim też tak robiliśmy. Co, zawsze miałeś najlepsze łóżko? W sensie takie, że to nie była jakaś dostawiona kanapa czy coś? Alan zawsze miał najgorsze. Okay. Nieprawda, nieprawda, nie zgadzam się. Ja zawsze brałem, ja spałem w salonach, spałem, różnie spałem. Ja zawsze oddawałem lepsze łóżko Tomkowi. Jeszcze miał zawsze z biurkiem, bo wiedziałem, że będzie pracował na komputerze. A Rąbaniec teraz gada, że on miał zawsze najgorsze. Ja wiem, nieprawda. Alan miał najgorsze. Alan miał najgorsze. Jak ty byłeś, to ty miałeś. No, ale ja to specjalnie oddawałem. Widziałem, że Tomek będzie siedział, patrzę, tam jest biurko. No dobra, niech ma Tomek. Jak masz na imię? Tomek. Czyj to jest vlog? To jest Tomka vlog. To jest vlog Tomka. Wydaje mi się, że masz rozpięty jeden guzik więcej niż zazwyczaj. Co podyktowało tą decyzję? Erotyzm. Krzysztof Kasparek. Chciałbym, żeby Krzysztof Kasparek, który jest niesamowicie przedstawioną osobą po zmianie swojego imidżu, zwrócił uwagę na mój dekolt męski. Czy ty też zmieniłeś taki imidż trochę? Bo tak, byłeś u fryzjera ewidentnie. Byłem, no. Ewidentnie się ogoliłeś. Tak. Rozpiąłeś guzik w koszuli. Założyłeś koszulę w zupełnie innym kolorze i podejrzewam, że jesteś w stanie go nazwać nawet poprawnie. Różowa koszula. Że coś może być na rzeczy. To jest możliwe, możliwe. Czy iskrzy między mną a Kasparkiem? Oczywiście, że tak. Jakbyś miał naszych widzów zachęcić jakimś takim jednym zdaniem, dlaczego warto przyjść na ten format, to co byś powiedział? Jeśli chcecie zobaczyć najlepszą brodę na świecie, to wpadajcie obczaić nowy zaraz Krzyśka Kasparka. Jest to rzecz, której nie zobaczycie nigdzie indziej, poza filmami pokazującymi osoby, które już nie istnieją. Wspaniała rzecz. Jest to rzecz, która najbardziej mnie rozśmieszyła w ciągu ostatnich lat. Jak zobaczyłem jeszcze Krzysiek na formacie LOL w Comedy Labie, z zaskoczenia pokazał ten swój nowy image i naprawdę myślałem, że umrę ze śmiechu. Tak niedoceniony żart, musicie to zobaczyć. Bo jest duże ryzyko, że ja zarosnę do tego momentu, ale... Nie, ja bym to pielęgnował na swoim miejscu. Mnie najbardziej to jest rzecz wartościowa bardzo. Zaskakuje to, że poproszono o jedno zdanie i jebany gada od 5 minut, nie? To jest... Ale nie, bo to dalej było jedno zdanie, tylko ono było, okay, było wielorzędnie złożone. Bardzo złożone zdanie, tak jak moja osobowość. Najpiękniejsze wspomnienie z nagrywania formatu Litości. Fragment o terapii najbardziej lubię. No to co, z takich wesołych to byłem na terapii dzisiaj. Będziesz kończył terapię? No nie mam pieniędzy już po prostu. A ty, Kasparek, kiedy skończyłeś terapię? Bo ty nie masz pieniędzy, już wcześniej nie miałeś. Nie, dobrą cenę mam, 150 zł. To jest jak na Kraków, to jest tak okej, okay, mam wrażenie. Skąd ty masz pieniądze na takie, wiesz, jakby... Dla uzależnionych jest za darmo. Na przykład konsultowałeś zaręczyny z terapeutką? Czy konsultowałem zaręczyny? No. Czy ty chodzisz na terapię, no to wiesz, że tam się nie konsultuje jakby rzeczy. To nie, no nie, tak... czy na przykład przewijałeś ten temat, że zamierzasz się zaręczyć. Nie myślisz, że była zazdrosna? Przecież to jest profesjonalistka, na pewno była. Kasparek jest tak się bał, że się będzie w nim zakochał, że poszedł do typa. I tam było z 5 minut takiego terapii. W tym samym odcinku, swoją drogą, co ten weganizm,
ale ten fragment do terapii mi się najbardziej czy to jest ten, do którego link pokaże się dokładnie w tym miejscu? No, linki na YouTube słabo działają, ale a, może. No to nie, to sorry. Ale fajnie, że pokazałeś ten swojego palca. Znaczy, tak. Mam nadzieję, że to jest palec, bo palec. Stoi przede mną. To jeżeli Krzysiek ma paznokieć na penisie, to jest to jeszcze bardziej imponujące niż palec. A ty uważasz, że z tej strony było widać paznokieć? Pokaż jeszcze raz. Jestem daltonistą, Wolski. Jesteś daltonistą, więc nie rozróżniasz, czy paznokieć jest z jego strony, czy z naszej strony. Dlatego mi wrastają paznokcie, bo jestem daltonistą. Poszedłem do kolesia, nie? Bo tak sobie myślałem. Czy liczę, że on się zakocha po prostu. Bo Kasparek wie, on zarabia, to mówi, o Jezu, oby się zakochał, oby się zakochał. Ale powiem wam, że ten, że terapia faktycznie jest fajna, jak jesteś stand-uperem, bo ja tam i tutaj mogę często robić ten sam materiał po prostu. A nie masz tak, że ona ci mówi, tam ty opowiadasz jakieś rzeczy ze swojego życia i ona ma czasami, o to dobre kurwa, to powiedz ze sceny. Jezu, ale beka. Serio? Szczali ci na ryj? Trzeba uważać, bo u terapeuty nie wolno żartować. Bo jak zażartujesz, to on potem będzie pierdolił 50 minut o tym cały czas, jeszcze następną wizytę. No, może ty żartujesz zbyt bezpośrednio, albo wulgarnie, albo nie wiem, przebierasz się za klauna. No to oceń, czy to było wulgarne. Bo, no dobra, no. Gościu mi w ogóle pyta się, z czym przychodzę. Ja mówię, że na przykład bierna agresja. On mówi, że to już gada już ze mną i mówi, że nie uważa, żebym był bierno-agresywny. Ja wtedy dla beki powiedziałem, jeszcze zobaczymy. I on się ni chuja nie śmiał. I potem miałem, kurwa, do końca tej wizyty pół godziny i całą kolejną rozmawialiśmy o tym, czemu za stosowne zażartować. Zrobiłem sobie żart, kurwa, za 220 zł. Najdroższy z twoich żartów. Czyli można powiedzieć, że twój terapeuta zarobił w jedną sesję więcej na twoich żartach niż ty kiedykolwiek. Za cały występ, nie? A to też może wrastają, to mi się wydaje, że ci wrastają, a tak naprawdę ci rosną od spodu. Chcesz zobaczyć? Nie, pokaż, dobra. Pokaż. Nie, jest git, nie trzeba. Czekaj, no proszę. Proszę bardzo. Pokaż wrośnięty paznokieć, to jest ciekawa sprawa. Tutaj jest. Wow! To jest. Ciekawe, czy jakiś stópkarz se zwali konia do tego zaraz. Mam nadzieję. O tak, moje ulubione. W bandażach. A tak. A Boże. Pokaż tą ranę. Dobra. Ale tak zostawił tak odrobinę, nie? Dla takiego stópkarza, że nie cała się odsłonięta, nie? Że on tam sobie może wyobrazić jeszcze parę nie, rzeczy. Nie, to zrobimy z tego stop klatkę i to będzie ten. Stóp klatka. Stóp klatka, tak. Żeby mnie scringe'owało. Kurde, chyba jak rozmawialiśmy z tymi ludźmi, co ze Stanów przyjechali, tam jakieś takie się pojawiły, bardzo przeciągnięta była ta rozmowa. Ja tak już miałem... Okazało się, że stopa Tomka waży tak dużo, że nam wywaliło nas z filmiku. Niestety w montażu to nie będzie widoczne, ale tak, filmik się wyłączył, kiedy Tomek pokazał stopę. Tak, stóp klatka to dokładnie tak będzie. To mój żart jest, stóp klatka. Chciałem przypomnieć. To był taki żart, ale to było zarąbiste, że to jest taki mocny żart, tak. Że dopiero za drugi... Telefon zaczął się tak śmiać, że sam sobie kliknął i teraz musi się wyłączyć jeszcze raz, a za drugim razem się nie wyłączył, bo już to znał. Dawajcie ostatnie pytanie, bo występ jest. Na które miasto z tych, które odwiedzimy w wakacje, a będzie ich wiele, po dwa razy niektóre, czekasz najbardziej? Na które z tych miast? Sosnowiec, bo ostatni występ, który miałem w Sosnowcu, to był największy dramat w historii moich występów. Znaczy, sam występ nie był zły, ale warunki były koszmarne. No, Jezus Maria. To będzie na vlogu w ogóle. Ja nie wiem, czy przed, czy po tym odcinku litości, ale występowałem w dwóch miejscach jednego dnia i najpierw występowałem w wyjściu ewakuacyjnym, gdzie nad moją głową był znak wyjścia ewakuacyjne. Ja blokowałem ludziom wyjście ewakuacyjne. Normalnie, tym 8 osobom, co były na publiczności. A na drugim występie występowałem w witrynie sklepowej, gdzie mogłem być jednocześnie kurwa występującym i manekinem, co sprzedaje ciuchy. Nie, kurczę, ja uważam, że terapia spoko, bardzo. Bez żartów, bo żeby nie było, bo na terapii się nie żartuje. Każda osoba w którymś momencie swojego życia powinna tak tam trafić. Ja uważam, że terapia bardzo poprawiła moje życie. Powiedz mi, ile ona ci płaci za reklamę? W sensie, bo miejsce się zwalnia po mnie teraz. Czy wolno reklamować w ogóle ten? Co, usługi terapeutyczne? No. Chyba wolno. No, chyba, że jakoś chujowo zreklamujesz, to się terapeutce może nie spodobać. Że tam, tylko tam, fajnie się rucha, polecam, terapia gdzieś tam. Ale czemu, w sensie, Kasparek terapeutę zna tylko i wyłącznie z pornosów, w sensie, że tam wszystko się tak kończy. Do Kasparka przed jakiś hydraulik, mówi, co pan robi, co pan, tu, w łóżku czekam, proszę pana, co pan robi, gdzie tam przy zlewie? Chyba, że się pan ma zaklinować, rozumiem.
I koleś się schyla, coś tam robi i Kasparek tylko widzi, że ma tak te spodnie opuszczone, kawałek dupi. Dobra, chuj, no przez to, to przez to, no. Terapeuta się zaklinował, Krzysiek podchodzi do niego. No nie zrozumiał, że żartowałem. W czym byś miał terapeuta zaklinować? Kurwa, w twojej przeszłości. Ze Zbychem Grabowskim występowałem, którego pozdrawiam. I fajnie, Zbychu, uważam, że naprawdę te występy zacieśniły więź między nami. Także... No i